Dzień dobry wszystkim, o poranku w niedzielę. Ja dzisiaj nic nie robiłam takiego ogrodowego, tylko chciałam pokazać, co zrobiłam wczoraj czy przedwczoraj. Ta donica to jest właśnie no, takie przedsięwzięcie jesienno-wiosenne. Mianowicie ostatnio wszyscy mówią o tak zwanej lasagni. Przepraszam, już trochę chrypka jesienna. I też postanowiłam zrobić to moją lasagnię. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Oczywiście to jest taki eksperyment. Ta donica to jest jedna z moich tych trzech ulubionych, które bardzo się sprawdziły w tym roku. W tej były pomidorki. Właśnie je usunęłam, ponieważ one już tam dogorywały. Owoce zostawiłam do dojrzenia. Zostawiłam tylko na wierzchu ten sztaw chyba krwisty. Natomiast pozostałe właśnie postanowiłam zrobić z tego tutaj właśnie tą donicę lasagniową. Ja przeczytałam o tej lasagni ostatnio w gazecie Gardener's World, ale oczywiście też wszyscy o niej mówią w różnych filmach i opracowaniach, także jest to taki temat na topie. Nigdy nie robiłam wcześniej tej lasagni, nie wiem, czy mi wyjdzie. I jeszcze na dodatek w czasie sadzenia nie byłam pewna, czy zapamiętałam dobrze i może nawet coś przekręciłam, więc zobaczymy ostateczny efekt na wiosnę. Ale do rzeczy, więc przeczytałam, że najpierw tutaj oczywiście te poglądowe naklejki, co zasadziłam, więc napisane było, że na dole musi być warstwa co najmniej 10 cm ziemi, czy też jakiegoś tam podłoża. Ja też dodaję często keramzyt, czy jakieś małe kamyczki, które mi zostały z czegoś tam. I dopiero na to sadzimy warstwę dolną. I na tą warstwę dolną, u mnie tutaj na górze są te kwiaty z dolnej warstwy. Znaczy tak naprawdę to chodzi o czosnki, ponieważ na dół mają i cebulę tych roślin, które są jakby największe do cebule, no ale chyba najbardziej chodzi o to, że one kwitną najpóźniej. I rzeczywiście te czosnki, ja akurat mam Purple Sensation oraz też Purple Sensation, tylko kupione pewnie w dwóch różnych sklepach, bo te kupiłam stacjonarnie akurat. Prawdopodobnie gdzieś tam, może w jakimś sklepie ogrodowym i pewnie być może w Obi. Tam jeszcze jest naklejka od hiacyntowca, którego wsadziłam przypuszczalnie gdzieś na samą górę, ale tak położyłam koło czosnków. Później na drugą warstwę, tą środkową, bo warstwy oddzielamy około 5 centymetrami ziemi. Ja mam po prostu ziemię kwiatową, ogrodową, kupioną, żadne tam ajwaj. I na środkową warstwę mają iść narcyzy, ewentualnie hiacynty. Ja hiacynty sobie zostawiłam w inne miejsce, bo może wsadzę do ziemi, bo akurat to jest to, co mi powiedzmy, rzadko co tu mi wyrasta w glinie, ale parę hiacyntów mi wyrasta, więc może wsadzę je do ziemi. Dlatego narcyzy wsadziłam na lasagnie, akurat takie odmiany, które udało mi się kupić. Między innymi ten tet-a-tet, który ktoś tam też kiedyś reklamował, że jest fajny i zobaczymy, czy się sprawdzi. Mój tato miał, tutaj trzymam, przepraszam, pigwę, która jest owocem, to owoc pigwowca z mojego ogródeczka, sobie podgryzam właśnie. Mówię, że mój tatuś świętej pamięci miał na drugie imię narcyz, więc co do narcyzów mam taki sentyment, można powiedzieć, i zawsze chciałabym je w ogrodzie mieć. Później za tą środkową warstwą dalej wsypujemy ziemi około 3 cm i na górę. Aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć, bo tutaj ja popełniłam pewien błąd, bo tulipany leżą u mnie na dole, czyli bliżej tej warstwy górnej. Mianowicie też duże tulipany raczej wsadzamy na dół, czyli tam, gdzie czosnki ozdobne, bo też dużo tulipanów jest później kwitnących. Chociaż wiadomo, że tych odmian jest dużo, być może w lasagniach można stosować różne ułożenia tych tulipanów, ale akurat w Gardeners było wspomniane, żeby duże cebule, to późne kwitnące, też szły na dół, do dolnej warstwy. Ja wsadziłam trochę wyżej,
Właściwie to zrobiłam prawie cztery warstwy, więc trochę nie klasycznie. No i ta środkowa warstwa, tak jak mówiłam, narcyzy, ewentualnie hiacynty i narcyzy. I później 5 cm ziemi i na górę ostatnia warstwa taka legalna, bo w zasadzie lasagna powinna się składać z trzech. No mówię, ja zrobiłam cztery, pewnie źle, ale zobaczymy. I na ostatnią warstwę idą małe cebule i te kwiaty, które zakwitają pierwsze, czyli oczywiście to są krokusy, też mogą być przebiśniegi, mogą być szafirki, mogą to być też irysy żółkowane. Akurat ja mam żółkowane z tamtego roku, jeszcze ich nie odnalazłam, gdzie je schowałam. Gdzieś pewnie w altanie leżą, w kubełku jakimś, ale ja raczej wsadzę do oddzielnej jakiejś donicy czy do ziemi. Natomiast tutaj tak to się przedstawia w moim przypadku. I na górę pewnie jeszcze dodałam ten hiacyntowiec zwyczajny, bo jest taki śliczny, niebieski. Ja mam słabość do niebieskich kwiatów. I tak to właśnie się przedstawia dzisiaj, także to chciałam właśnie dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj jest historia o lasagni. W tle oczywiście moje hosty przebarwione na żółto. I to jest dzisiaj taki temat przewodni, czyli dzisiaj jest temat lasagni, temat kuchenno-ogrodowy, można powiedzieć, bo jak zapytałam syna, co to jest lasagne, to powiedział, że coś do jedzenia, to już dużo, ale taki żarcik. Także na koniec jeszcze pokażę jedną z różyczek, która jeszcze kwitnie. Tutaj resztka happy chappy okrywowych. Tu jest ta różyczka właśnie inna. Ona nie była podpisana, nie wiem jak się nazywa, ale też fajna. I pokazywałam ostatnio, że zaczyna kwitnąć, czyli jest trzecie kwitnienie właściwie Dinky Rose i tutaj właśnie zaczyna kwitnąć taki pęk, dwa pąki, właściwie dwie gałęzie na końcach zakończone kwiatami, które wznoszą się bardzo wysoko, a ja pokazywałam tam w gąszczu te już kwitnące. A te też właśnie tutaj dojrzewają pięknie na koniec jesieni, bardzo mnie będą cieszyć. I jeszcze pokażę, że w gąszczu i w zupełnie takim bardzo zacienionym, ciemnym zakątku zakwitła jedna z odmian pięciornika. To jest rzadsza odmiana, to znaczy głównie mamy żółte i białe, ale większość ludzi takie też ma. To są te żelazne krzewy, a tutaj są te różowe. Mam nadzieję, uchwyciłam kolor, bo tak z daleka nie widać dobrze, że to jest różowy kolor. To jest bardzo delikatne przebarwienie na różowo, ale tu wstanę, żeby pokazać. To jest taki właśnie naprawdę północna strona pod różami, więc trudne miejsce, a mimo wszystko jakoś tam sobie poradziły, chociaż później zakwitły. I tu z tyłu jeszcze też ogniki, też w cieniu, to też sukces. Uważam, z tyłu jeszcze parę irg. To jest bardzo, bardzo cienisty kątek w moim ogrodzie i też coś tam się udało, także kończę i pozdrawiam wszystkich moją dzisiejszą ideologią lasagne. To znaczy, no ciekawa jestem, czy coś z tego wyjdzie. Zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. Także dobrej niedzieli dla wszystkich.